Jeszcze chciałbym na Was na ten temat powiedzieć. Za chwilę powiem, ale w międzyczasie dotarła do nas dwójka zacnych gości. Serdecznie witam dyrektor zespołu szkół w Lewinie, panią Bożenę Woźnię. Chciałbym Państwu powiedzieć, że pani dyrektor przez tyle lat była nauczycielem naszej szkoły. Pani Bożenko, zapisałaś się w naszej szkole jak najlepszymi zgłoskami. Do dzisiaj funkcjonuje wiele materialnych dowodów Twojej obecności. Te narzędzia, które posprowadzałaś, komputery. Proszę Państwa, to było tak, że zajęliśmy drugie, o ile dobrze pamiętam, miejsce w Polsce w konkursie SKO. Pani Woźniak dowodziła tym wszystkim. Pierwsza partia komputerów to były te zakupy dokonane właśnie. Wtedy nie mówiliśmy granty ani projekty. Tylko nagrody. Tylko nagrody. Także Bożenko, czuj się u siebie. Dziękuję bardzo. Zawsze czuję się u siebie. Mimo wszystko. Mimo upływu czasu. Bardzo serdecznie witam sołtysa wsi Rogowie. Pana Wojciecha Stołowskiego. Witam. Myślę, że to jest jeszcze jeden z najbardziej zainteresowanych osób prezentacją postaci tego architekta i ewentualnie późniejszymi działaniami. Bardzo miło, że znalazłem się, powiem tak, czas, że nas przyszedłeś. Szanowni Państwo, za chwilę uczniowie naszej szkoły wrócą, że tak powiem, do meritum i przedstawią postać pana profesora Warzyńskiego, no tak jak ona jest w różnych źródłach, czy internetowych, czy pisanych, czy przedstawiana. Co nam się udało, po prostu to zgromadziliśmy. Ale ja tu chcę się wytłumaczyć z rzeczy dla mnie najważniejszej. Czyli od początku, to co pani Ela w swoim referacie powiedziała, pojawiła się postać profesora Warzyńskiego. Dlaczego? Źródłem pierwszym, które przypisuje autorstwo projektu naszego kościoła panu profesorowi, jest ten katalog. Przed spotkaniem tutaj sobie oglądaliśmy. Tu jest wyraźnie. I ten opis w planie odnowy, który tak się trudno czyta, bo jest takim językiem staropolskim, jest dokładnie wzięty stąd. Jeśli pojawiły się tam jakieś literówki, no to po prostu w czasie opracowywania tego projektu. Ja pamiętam takie spotkanie w 2010 roku w straży. Ksiądz proboszcz był, pan Leszek był, pan Wojciech Weś też był. Kiedy ten projekt w ogóle, plan odnowy się zaczynał. Dzisiaj jesteśmy jakby już po. Ja dysponuję zdjęciami tego środka, tego centrum Lubelskórska przed tą przebudową. I teraz też po tej rozbudowie. No to jest wspaniała sprawa. Tak czy inaczej, składając te materiały, pani, która to opracowywała, wzięła to stąd. I myśmy też wzięli stąd. Przeprowadziliśmy szereg badań, otrzymaliśmy od pani Moniki i od pana Andrzeja pewne informacje. Wśród tych kilkudziesięciu dzieł profesora Marzyńskiego robotu z Białego Kościoła nie ma. I to jest pewne. Ja powiem szczerze, przeżyłem to mocno. Był taki czas, kiedy korespondencję mailową prowadziliśmy i przez ileś dni odpisywałem. I do Państwa napisałem dopiero po tym i tam napisałem szczerze, jak to odebrałem. Na pewno była to jakaś, no z punktu widzenia tego naszego projektu, nie wiem jak to nazwać, ale no było coś, no nie tak jak sobie chcieliśmy, ale nic po przemyśleniach Państwo napisali do mnie kolejnego maila i twardo powiedziałem, tak, ja, to znaczy ja, ale po konsultacjach z osobami, które
Pomagamy mi tworzyć projekt z nauczycielami, tymi, którzy w projekcie od początku byli, i z Radą Rodziców. I po rozmowie powiedziałem sobie tak, to, że u nas pan profesor nie zaprojektował Kościoła, to czy nie jest postacią, o której trzeba mówić, a w przyszłości godną? Proszę? I kto jest? Panie przewodniczący, pan przeczyta. Proszę. Aż tak bardzo aktualna karta Gminy Ewidencji Zabytków, czas powstania uwagi projektu Stanisława Warzyńskiego. Czyli absolutnie ma tyle, który jest tutaj usprawiedliwiony i wytłumaczony. No tak. Znaczy, proszę Państwa, powiem jeszcze coś. Może będę żałował, ale powiem. Bardzo łatwo byłoby zgłosić na kandydata do patrona Jana Pawła II, na przykład z całym szacunkiem Adama Mickiewicza, innego wieszcza, czy no kogoś innego, prawda, generała tego czy innego, czy postać marszałka Piłsudskiego. Ale moje zdanie jest takie, że powinniśmy promować osoby mniej znane, a dla lokalnej społeczności no jakoś tam znaczące. Ja bardzo jakoś tak przeżyłem emocjonalnie postać Wojciecha Kryskiego, jako to, że to trafiliście Państwo lepiej niż dziesiątkę. Lepszej postaci dla liceum sobie nie wyobrażam. Wspaniale to zrobiliście. I znowu na terenie większym niż gmina Drobi, a kto to ten Kryski, prawda? No tak jest. Kim byli? Arkisz Kryski. Proszę Państwa, ród niesamowicie zasłużony, a ten, który jest bohaterem, który jest patronem, z Kochanowskim zaprzyjaźniony, żeby to słynne epitafium przytoczyć, płaczą cię, przepraszam, jak umarł w wieku 30 ilu tam paru lat, płaczą cię starsi i płaczą cię młodzi, dwór cały w czerni przez ciel Kryski chodzi. On zmarł, bo nie do końca tam dobrej misji, nie wyszła mu misja wysłany przez Zygmunta Augusta do Włoch w sprawach spadkowych Królowej Boli. Bohater Dworzanina Łukasza Górzyńskiego i tak dalej. Następni Kryscy, jeden z Kryskich doszedł do funkcji odpowiedniej dzisiaj premierowi, kanclerz Wielkiej Korony. I postacie tego typu powinno się wydobywać. Ja jestem pełen uznania dla Dano Sibielskiej za postać Niewiesienniki Sygetyńskiej. A przecież też można powiedzieć, a w Cieszewie to ona była, tańcowała, bo to przecież tancerka była, aktorka, a w Cieszewie gdzieś tam występowała. No nie, ale związek. Po pierwsze urodziła się w Płocku. Po drugie, oni mają wspaniałą tradycję zespołu pieśni i tańca, który wyraźnie nawiązuje. Prawda, Państwo, panie Rosie, może to będą mi poprawiać, jak kłamię, który jakoś tam nawiązuje i to wyraźnie do Mazowsza. Mniej lub bardziej, tak ja to odbieram. Że się nazywa Karolinki, bo w Karolinie jest siedziba Mazowsza, tak jest. No więc ten związek też nie jest taki, że w Cieszewie pani Zimińska, Sygetyńska mieszkała, żyła, tworzyła. Prawda? W Warszawie tą swoją karierę aktorską przecież rozwijała w okresie międzywojennym. Tak nawiasem mówiąc, nasz profesor Marzyński, pani Mira Zimińska, Sygetyńska, to są osoby, których, nie wiem, 90% czy prawie 90% życia
przebiegało w tym samym czasie, bo tam i różnica między datą urodzenia i śmierci nie jest aż tak duża, tutaj na marginesie. Także szukając postaci na tego patrona, nie mieliśmy wątpliwości. Potem one się oczywiście tam jakoś pojawiły w momencie, kiedy wyszło, że jednak drogotwórstwem Kościół nie jest w sensie projektu architektonicznego jego dzieła. Ale dla przeciwwagi pojawiło się co innego. Tutaj przed panem przewodniczącym leżą projekty wykonane dla Kościoła, które by nie były zdrowe, proszę bardzo, które dzisiaj państwo nas przywieźli. I teraz my tam będziemy mieli slajdy później Lubina, chociaż dokładnie nie wiemy jeszcze. Będziemy prowadzili śledztwo w sprawie Rogotwórska, bo wiemy, że pan profesor również projektował w Rogotwórsku, ale nie jesteśmy jeszcze pewni. Poza tym tu jest jeszcze jedna informacja, o której tam w prywatnej rozmowie ile tam tydzień temu, trochę więcej niż tydzień temu, mówiliśmy. Mianowicie osoby nieco starsze z mojego, czyli z mojego pokolenia, pamiętają wystrój kościoła rogotwórskiego przed zmianami w czasie, kiedy proboszcz był Grządewiczyk, prawda? I pamiętacie państwo takie te postaci aniołów, pan sobie pamięta, prawda? Czy każdy z nas, czy panie Leszu, te postaci aniołów. Jest cała tam anegdota, nie już ta anegdota, raczej to jest potwierdzone, że na skutek jakichś tam nieporozumień z wykonawcą, ówczesny proboszcz po prostu musiał sam wziąć pędzel i dowalować te anioły. Nie był artystą i nie wyszły tak, jak powinny wejść. Podobno protokoły z wizyty księdza biskupa zawierały zalecenie usunięcia. I rzeczywiście zostały usunięte, już nie ma. No tak, czyli być może był to projekt tego, prawda? Więc spróbujemy dojść. Zapraszam teraz uczniów klasy 6 do przedstawienia postaci pana profesora właśnie w takim ujęciu, jak to mamy czy w internecie. Po prostu przedstawimy postać, jego życiorys, jego najważniejsze sprawy z życia. Proszę bardzo, chodźcie.